Holaszowice są wyjątkowo dobrze zachowanym przykładem tradycyjnej wsi środkowoeuropejskiej. Na średniowiecznym planie zachowała się duża ilość bogatych zabudowań wiejskich z XVIII i XIX wieku w stylu zwanym jako południowoczeski wiejski barok. Pierwsze historyczne wzmianki o Holaszowicach pochodzą z połowy XIII wieku, z okresu kolonizacji południowo-czeskiego pogranicza. Do 1848 roku wieś stanowiła własność cysterskiego klasztoru z Hohenfurt. Zamiast budować nowe obiekty, utrzymali oni istniejący stan budynków. Dlatego w 1998 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO wpisano prawie cały zachowany średniowieczny system domów mieszkalnych i magazynów. Holaszowice, położone w centrum krajobrazu południowych Czech, są najbardziej bajkową wsią w całej Republice Czeskiej. Tutejszą dumą są przepiękne fasady barokowych gospodarstw, położonych wokół rozległego placu. Brzmi to niewiarygodnie, ale Holaszowice przez 800 lat swojej bytności zachowały stałą ilość budowli. Do dzisiaj istnieje 17 gospodarstw ze stodołami i oborami, kuźnia, dwie karczmy i mała kapliczka świętego Jana Nepomucena. Wioska nie jest skansenem. Większość tutejszych domów jest na stałe zamieszkała, a miejscowi mieszkańcy organizują wiele akcji kulturalnych, do których należy m.in. odbywający się w lutym mięsopust, majowe budowanie palm lub lipcowy festiwal wiejski ze staroczeskim jarmarkiem.
Thank you.